7 grudnia odbyło się kolejny spacer po gminie Krzymów. Udział w spacerze wzięło przeszło 80 osób, plus grupa z Maksymiliana Kolbego, tutaj było jeszcze kilkadziesiąt seniorów oraz ponad 20 rowerzystów. Pokonaliśmy trasę około 6-kilometrową od Paprotni, gdzie zwiedzaliśmy świeżo wybudowaną, zasadniczo jeszcze nieukończoną wieżę widokową, po czym po przejechaniu kilku kilometrów autobusem linię MZK Konin wyruszyliśmy w pierwszą wędrówkę tutaj przez Złotą Górę do Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Tutaj nas przywitali gospodarze ciepłą strawą turystyczną, czyli grochówką i chlebem ze smalcem. Wszystkim uczestnikom bardzo smakowało, co było widać w narastających kolejkach przy punktach. Oraz mieliśmy okazję zobaczyć kilka filmów podsumowujących ostatni rok działalności gminnego ośrodka, także we współudziale z PTTK w Koninie. Uczestnicy mogli zobaczyć m.in. wydarzenie podsumowujące rok turystyki rowerowej, w którym gmina Krzymów zajęła zaszczytne miejsce wśród wielu gmin w Polsce, stając się gminą przyjazną rowerzystom. Jest to certyfikat wydawany od kilku lat przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie. Taki certyfikat zobowiązuje gminę, która zostanie odznaczona, do dalszych działań w zakresie turystyki rowerowej. W związku z czym mamy jak najlepsze przeczucia, że przyszłe lata też będą bogate wydarzenia turystyczne na terenie gminy Krzymów. Te spacery odbywają się od kilkunastu lat. Zasada jest taka, że prawie co miesiąc w ciągu roku, więc tak szybciutko wystarczyło może policzyć, że to już jest no ładnych parę setek tych spacerków. Ale generalnie to jest kilkanaście lat takiego wędrowania po okolicach tutaj Konina, po ziemi konińskiej. A to świadczy o tym, że są ciągle ludzie chętni do takiego spacerowania. A jeszcze są miejsca, których jak się okazuje nie wszyscy byli w tych miejscach. Odkrywane są przez nich na nowo, tak jak dzisiaj też niektórzy mówią, pierwszy raz byli w Brzeźnie przy pałacu, pierwszy raz byli gdzieś tam w jakimś innym miejscu. A ludzie przychodzą praktycznie co miesiąc ci sami, bo uważają, że to jest fajna rzecz, że się można ruszyć z domu, przy okazji można parę fajnych rzeczy zobaczyć. Bo i to taki ważny element, jest ognisko, jest kiełbaska, wspólne śpiewanie i to tak trochę jednoczy tych uczestników. Dzisiaj mamy taką trochę wyjątkową sytuację, chociaż ona się już powtórzyła, bo mamy grupę z parafialnego klubu seniora przy parafii błogosławionego Maksymiliana Kolbe w Koninie i właśnie te grupy dwie tutaj się wybrały dzisiaj na spacer. To znaczy, że te grupy mają inne programy spaceru? Nie, to jest taki tylko szczegół, ponieważ ta grupa młodszych poszła na dłuższy spacer, natomiast my witaliśmy do Pałacu w Brzeźnie, mieliśmy tutaj właśnie przed chwileczką pokaz slajdów, obejrzeliśmy wystawę, a teraz idziemy dołączyć do spacerowiczów. Jedziemy właśnie do Podażnik, będziemy wchodzili na Złotą Górę. Czyli jest to trasa dwóch wież tego spaceru w gminie Krzymów? Tak już trochę inaugurujemy, bo na wiosnę będziemy otwierali całą trasę, a dzisiaj tak po części obejrzymy właśnie tą proponowaną nową trasę pomiędzy właśnie Paprotnią a Złotą Górą. Ilu uczestników? Tak liczyliśmy, jeszcze niedokładnie, ale około 130 nam chyba odliczy się osób dzisiaj na spacerze.
Chce się pani tak hasać? Chcę z kijkami, o ja jestem wytrwała. Na, do każdego należy, wszędzie się zapisuję, na spektakle, do teatru, w Oskardzie różne mamy i wszędzie uczestniczę. A ta dzisiejsza trasa trudna była dla pani? Nie, szybko przebiegłam kijkami, ja ta jestem na chód bardzo dobra. Nie sprawia trudności nic. Czyli taki dystans... Tak, pasuje. A kiedy by się pani zmęczyła? Nie wiem, trudno wyczuć. Jak chyba może dłużej, zależy ile kilometrów by się szło, to tak to by się odczuła, a tak to nie czuję zmęczenia. W naszej gminie pierwszy raz jest pani? Nie, bo tu mam rodzinę. Na Złotej Górze na wieży widokowej nie pierwszy raz dzisiaj była pani? Nie, właśnie, że pierwszy raz, bo mnie nie miał kto zaprowadzić. Mąż chodził zawsze na grzyby tam, a tylko mi opowiadał o tej wieży i... Jak się podoba bardzo sama wieża, jak się podoba widok? Wszystko, widok i tam i w paprotki się podobało, nawet zdjęcia porobiłam, folderki dostaliśmy i zadowolona jestem. I tak wszyscy uczestnicy, myślę, że to samo tego, są zadowoleni z tego wszystkiego. I z przewodnika, i z grupy, wszystko co możliwe, aby zobaczyć i wszystko. Piękny krajobraz, dużo się Brzeźno rozbudowało, przede wszystkim nie to co kiedyś, naście lat temu było. Na mecie w Gminnym Ośrodku Kultury był wręczony także odznaki 10 przodownikom turystyki rowerowej, którzy ostatnio uzyskali uprawnienia. Tego typu odznakę otrzymało 10 osób. By zostać przodownikiem turystyki kolarskiej, trzeba przede wszystkim sporo podróżować rowerem, później przejść specjalistyczne szkolenie, m.in. z architektury, z krajoznawstwa, z terenoznawstwa i wielu innych działów, no i przejść egzamin, który uprawnia do weryfikacji tras, do potwierdzania ich przejazdów oraz do prowadzenia wydarzeń z zakresu turystyki rowerowej. Także na terenie gminy Krzymów od dzisiaj mamy kolejnego, pierwszego zasadniczo przodownika turystyki rowerowej. Wydaje mi się, że w związku z tym gmina będzie bardzo mocno wykorzystywana rowerowo. Uprawnienia takie są weryfikowane co kilka lat. W oddziale konińskim mamy kilkunastu przodowników. Dzięki nim właśnie wszystkie imprezy się odbywają. Żeby zdobyć to oznaczenie, musiałem zdobyć srebrną oznakę KOT, tak zwany, krajowa oznaka turystyczna. Najpierw się zdobywa brązową, potem srebrną. Potem trzeba było iść. W jaki sposób się zdobywa? Trzeba mieć odpowiednią ilość kilometrów przejechaną. Na brązową trzeba mieć 200 punktów. Za każdą wycieczkę jest 10 punktów. Na kolejną trzeba mieć 400 i 800, w zależności czym większa oznaka, to trzeba mieć więcej tych punktów. To jest niby funkcja społeczna, ale oczywiście zobowiązuje do tego, żeby po prostu być, a zaangażować się. A będzie się pan angażował we współpracę na przykład ze Stowarzyszeniem Platan, które tutaj działa w Brzeźnie, właściwie na terenie gminy Krzymów i organizuje imprezy również rowerowe?
No oczywiście tak, bo dowiedziałem się, że dotychczas coś tam organizowało. Ja więcej się skupiłem na cyklu na Koninie, ale rzeczywiście, jeśli to w Krzymowie jest, to będę się starał również tutaj jako mieszkaniec gminy, żeby tutaj współpracować. Taki tytuł zobowiązuje przede wszystkim do promowania turystyki rowerowej, do organizowania imprez, ale także do brania w nich udziału. Oczywiście bierzemy udział z sympatii do tego środka transportu, natomiast jako przodownicy jesteśmy zobowiązani do organizowania ich i zapraszania jak najwięcej uczestników z danego obszaru, na którym działamy. W związku z czym już dzisiaj zapraszam wszystkich Państwa na kolejne imprezy z PTTK Konin. Ponieważ jest fajnie, więc zapowiadamy, że to nie jest nasz ostatni przyjazd tutaj. Hey,